Odcinek drugi. Szukasz kogoś, panienko? Zadałem pytanie. Szukasz kogoś? Tak. Pani domu. Przyszłam po pranie, które zapomniała dać mi wczoraj. Przysłała mnie pani Candelaria. Balbino? Rozmów się z nią. Przyszłaś po odzież, której nie dałam ci wczoraj? Tak. Zaraz przyniosę. Hasta el sentido al hablar y con solo escucharte y con solo mirarte el amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. Juan Miguel przegadał całe przyjęcie z sędzią Velardem. Jest miły dla obcych, ale pozostaje nudnym mężem. Sama go wybrałaś. Zakochałam się. Wciąż mi się podoba. Jest przystojny, interesujący. Ale taki chłodny. Żałujesz, że go poślubiłaś? Tak, mamo. Jesteś jeszcze młoda i bardzo ładna. Możesz naprawić swój błąd. Chciałabym rozpocząć nowe życie. Szkoda, że jestem uwiązana do dziecka. Tęsknię za bardziej ekscytującym życiem. Pełnym emocji, przygód. Może romansów? W tym domu czuję, że więdnę. Kiedy wróciliście, Juan Miguel zamknął się w bibliotece. Zamiast pójść z tobą do łóżka. Lubi podumać w samotności. Chyba tak. Czasem wydaje mi się, że nigdy mnie nie kochał. Że był ktoś w jego życiu, kto sprawił, iż wypaliły się w nim wszystkie uczucia. Inna kobieta? Otra mujer? Najpewniej. Otra mujer. Ale nie mam pojęcia, kto to mógł być. Lepiej sobie odpuszczę. I nie dam Matce Boskich kwiatków. Nie mariciuj. Nie poddawaj się. Idź po kwiaty. Doña Casilda i tak cię nie złapie. O której moglibyśmy się spotkać, panie sędzio? Rano nie mam czasu, ale po południu, kiedy pan zechce. Znakomicie. Gdzie się spotkamy?
Może w pana biurze? Wie pan, gdzie to jest? Oczywiście. Może o 4? Świetnie. Przyjdę. Jakie śliczne. A ten pąk wkrótce się rozwinie. Jesteś piękna. Jesteś piękna, ale cię zabiorę. Najświętsza panienko, miałabym nie ofiarować ci róży? Oto ona. Ojczulku, ale mnie przestraszyłeś. Kolejna róża? Przynoszę je codziennie. Skąd ją masz? Sprzed domu Doni Casildy. Nie wstyd ci? Nie, byłoby gorzej, gdybym cię okłamała. Casilda pozwoliła ci je zrywać? Jasne, że nie. Wczoraj mnie przyłapała i zrobiła piekielną awanturę. Ale nie złapała mnie. Spójrz, jaka piękna. Natychmiast oddasz różę Casildzie. Ojczulku, nie rób mi tego. Przeprosisz, że zerwałaś ją bez pozwolenia i obiecasz, że nigdy więcej tego nie zrobisz. Lepiej podarować kwiaty Matce Boskiej, niż gdyby miały usychać u Doni Casildy, prawda? Madonna nie chce kradzionych róż. Kradzionych? Teraz okazuje się, że są kradzione? Tak, Mario de Jesus. Przywłaszczanie sobie cudzej własności to kradzież. Wytłumacz mi, dlaczego róże są Doni Casildy? Bo do niej należą krzewy. To nieprawda. Właścicielem jest Bóg. Sam powiedziałeś, że to Bóg stworzył człowieka, niebo, powietrze, ludzi, ptaki i kwiaty. Czy to nieprawda? Prawda, ale wszystko należy do Boga. Pozwól, że ci wytłumaczę. Bóg stworzył świat, ale potem pojawił się handel, własność prywatna, pieniądz. Casilda kupiła krzewy za swoje pieniądze, a ty zerwałaś jej róże. To źle. Więcej tego nie rób. Casilda ostrzegła, że pójdzie na policję i nie wątpię, że to zrobi. Wstręć ucha. Spotkam się z sędzią Velardem w jego biurze o 16. Czego od niego oczekujesz? Byłoby dobrze, gdybyśmy obaj doradzali trudnej młodzieży i usiłowali jej pomóc. Jako swego rodzaju odkupiciela? Oby. Niepokoi mnie dzisiejsza młodzież. Buntuje się, krzywdzi siebie i innych. Myślę o przyszłości córki i siostry. To twój? Chyba twój. Bardzo cię kocham, Mario de Jesus. Ale czasem kochamy bardziej tych, przez których cierpimy. Nie chcę, żebyś cierpiał z mojego powodu. Troszczyłeś się o mnie od czasu, kiedy dowiedziałeś się, że nie mam ojca ani matki, ani nawet psa. Byłam jednym z tych niechcianych dzieci z